Słuchajcie, klamka zapadła, kurczę. No, wziąłem ten nocleg, no bo co miałem zrobić, tak? Wziąłem ten nocleg, 8 dych i dobra, i zobaczymy, co tam będziemy robić, no. Może gdzieś odbije tam. Nie wiem, to mi pani radziła tam, bo ja mówiłem jej, że ten Olsztyn, że ta Nidzica, to ja już tam byłem, że ten Olsztynek, tego, nie? Ale mówiła, może Ostróda, może Frambork. Dobra, zobaczymy, co tam będzie. Wiecie co, zobaczymy. No, może gdzieś tam odbije, kurczę. Fajnie by było, żeby gdzieś tam przejechać i może jakiś zamek zwiedzić krzyżacki albo coś w tym stylu. No to tyle, trzymajcie się ciepło, lewa w górę. No cześć panie, słuchajcie, już mam 20 parę kilometrów do domu. No i cholera ładna pogoda się zrobiła. Jechałem od tego Morąga w pełnym wietrze, trochę pokapało. Tam nawet jakiś taki grad czy coś takiego popadało. Założyłem te ciuchy przeciwdeszczowe. Powiem wam, że te ciuchy nawet fajne, bo ten wiatr taki mnie nie wyziębił, na szczęście. Także no, trasa była no, taka no, marna, bo tą S7 cały czas darłem. Wiało z każdej strony. No, ale jakoś dojechałem. No. Nie wiem, co tam u was słychać. No napiszcie, czy gdzieś tam żeście dupę ruszyli. Może jakieś foty. Ja tam napiszę, już nie będę mówił, napiszę o tym hotelu, w którym byłem. W tym Morągu 2 doby. No, za dużo dobrego tam nie mam do powiedzenia, ale no, napiszę wam co i jak. Także tylko z góry powiem, że nie polecam tego hotelu. No to tyle, trzymajcie się ciepło. Ja może jutro jeszcze gdzieś ruszę, albo może w niedzielę, bo to koleżka tam ma do mnie dzwonić i chęć wyraził, żeby gdzieś polecieć. To tyle. Lewa w górę.